Siemano, zanim zaczniemy, chciałem wam pokazać, co mam na nogach. Są to dodane tricky fragment. Powiem wam, że mega fana parka i przechodzimy do filmu. Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w nowym formacie. Jak widzicie, nowy setup i po polsku. Drosz prosił mnie, żebym rozmawiał po polsku, więc powiedziałem ok, myślę, że to się dobrze przyjmie i będziecie zaciekawieni, co wam pokażę. Zaczynamy ten rok z dunkami. Jak wiecie, bardzo dużo dunków będzie w tym roku i teraz wam pokażę dunki, które wyszły na początku tego roku. Możemy nazwać jako dunk 2021 pack. Zaczniemy od waszych ulubionych, a następnie wam pokażę inne, które wyszły. Więc zanim zacznę pokazać wam buty, tak widzicie, wszystkie pudełki są takie same. Są to zwykłe Nike Boxy. Troszkę różnią się od poprzednich, ubiegłego roku i zaczynamy. I okej, mamy wszystkie buty rozstawione. Zaczynamy! Pierwszą parką są to Dunki Low Cost i wiem, że bardzo mi się podobają. Są inspirowane kolorystyką Uniwersytetu Kalifornijskiego. Co jest nieciekawego, to jest to, że mają taki złoto-żółty napis z tyłu, jak i na języku. Aglety też są złoto-żółte i sznurki są nylonowe. Jakościowo są nie najgorsze, ale jak widzicie, wszystkie Dunki z tego roku troszkę różnią się jakościowo od poprzedniego roku. To jest marka damska, więc zalecam brać taki sam rozmiar, jak macie w europejskiej. I jeżeli myślicie o amerykańskiej rozmiarówce, to jest po prostu, na przykład ja noszę 44, czyli US, męskie, i to jest 11,5 damskie, więc po prostu jak macie 10 US, to jecie 1,5 i macie rozmiarówkę damską. Następnie mamy Peach Dunki Lowy. Kolorystyka inspirowana dunkami z Summit Team z 2016 roku. Te 5 lat temu nadlądowały do outletu, jak pamiętacie, dunki nie były mega hype'owe, a w tym roku resell już jest w miarę dobry, bardzo dobrze spodoba. To po kolorystyka jest naprawdę fajna, dużo dziewczyn się nalityta, jak i chłopaków. Też wyszły w dunkiej rozmiarówce, więc największy rozmiar to jest 4,5 niestety, ale inne wszystkie inne parki oprócz tej rozmiarówki damskiej, więc ci, którzy mają rozmiar 45+, na pewno coś dla was znajdą. Parka mega spoko, jakościowo tak samo jak Coasty. Idziemy do następnej. Więc mamy teraz 4 parki. Dalej działamy z lowami. Są to lowy White Black. Te nazywają się potocznie Panda, ale nie mylcie z tymi pandami, które wyszły 2 lata temu. Kolaboracja z Jake Staple. Johnny, mega, mega fajna para, fajne akcenciki. Jeżeli miał okazję wam pokazać, to potem wam pokażę. Ta parka wyszła w 3 wariantach rozmiarowych. Graceful, czyli dziecięce, women, czyli damskie, oraz męska rozmiarówka, czyli macie rozmiary od 35,5 aż po 49,5. Ja aktualnie największą parkę mam 48,5. I jak coś, to wszystkie te parki znajdziecie na mojej stronie internetowej, jak i na moim Instagramie. A jeżeli nie widzicie swojego rozmiaru, napiszcie do mnie na DM, wam ogarnę, nie ma problemu. Więc ta parka jest idealna na Beaters, czarno-biały kolor, can't go wrong. Jakościowo tak samo jak te, i lecimy do kolejnej parki. Więc kolejną parką są to Dunki Low University of Las Vegas. Też klasyczna kolorystyka, mogę powiedzieć, bo w 1986 roku wyszły Kaje z Be true to your school packu. Więc naprawdę OOG, czyli OG, czy oryginalne, pierwsza kolorystyka. Powiem tak, fajne są, jakościowo są trochę lepsze niż te, tak mi się wydaje. I są mega podobne do Off-White, które wyszły jakiś czas temu. Więc na pewno dużo z was, którzy chcieli kupić Off-White, mogą sobie kupić fajną, tańszą alternatywę. Przebitkę wam pokażę, też Off-White pokupiłem sobie z porównaniem z tymi. Lecimy do kolejnych. Mamy tutaj dwie parki haju. Zaczniemy od tych. Damska rozmiarówka. Nie, w tym były męskie. Damska rozmiarówka, czyli to 44,5.
są to Dunkey High, Save Football. No, naprawdę mega fan Parka. Tutaj macie taki błękitny, błękitny, fajny, tutaj beżowy. Fajnie się prezentuje, bardzo dużo klientów mnie pytało. Myślę, że idealny na wiosnę, jak i też na jesień. Co mogę powiedzieć? Klasyczne haje, fajne. I ostatnim parką są to Was Greje haje. Tak jak i parka, jakościowo są ok. No nie są to takie bardzo dobre jak poprzednich Danka, ale fajna alternatywa dla jakichś Jordanów, na przykład Jordanów Neutral Grey. Myślę, że spoko. I dajcie mi znać, co wy sądzicie. Dla mnie fajnie, że Nike daje coraz więcej priorytet, bo jednak dużo osób chce mieć Danki, a te są jeszcze w porządku cenach. Jak pamiętacie, parę miesięcy temu te wszystkie Danki naprawdę bardzo podskoczyły do góry i kosztują nawet 2-3 tysiące złotych, więc to jest spoko alternatywa. To jest fajny starter, żeby zacząć z Dankami, ogólnie z butami. Powiem, że dużo osób się interesuje. Wszystkie pary znajdziecie na moim Instagramie, jak na mojej stronie internetowej. Jeżeli nie widzicie jakiegoś ofiaru, nie ma problemu. Mogę na zrobienie ogarnąć. I też chcę powiedzieć, że wszystkie filmy będą co tydzień. Będę starał się naprawdę fajny kontent nam dać. Głównie takie sneaker review. Kiedy będą już targi otwarte, na pewno będę bio na targi. Pokazał wam ciekawsze parki. No i jak będzie już granice otwarte, to na pewno będę podróżował i pokazał wam jakieś fajne rzeczy. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrypcja, like, napisz fajny komentarz, może jakiś share i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, siema! George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body that's...